Siema, siema. Jeszcze na wstępie informuję, że to nie jest clickbait i chciałbym, abyś oglądał to do końca, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Zacznijmy od tego, że wczoraj o po 21 wrzuciłem odcinek taki na spontanie trochę, gdzie o wszystkim powiedziałem. Dzisiaj powiem trochę więcej. Nawiążę do wczorajszego odcinka, bo mało w sumie osób go widziało, w sensie takim, że po prostu nie było tam dzwoneczku i to było wiadomo wieczorem, więc jak coś macie go oczywiście w karcie teraz. Możecie zobaczyć, o co chodzi w ogóle. Ja powiem teraz pokrótce, o co chodzi z tym wczorajszym odcinkiem. Czyli generalnie tak. No dużo youtuberów Brawl Starsowych nagrywało, może i dalej nagrywa, nie wiem, kody o, nie wiem, różnych postaciach, gemach, o różnych tam rzeczach, po prostu kody o Brawl Stars i takie po prostu clickbaity wypuszczała. I ja to zauważyłem, że no to jest gówniany content, no nie oszukujmy się, ale widziałem, że po prostu taki właśnie content robi największe zasięgi, mimo że jest po prostu gówniany i się dziwiłem, kto to w ogóle ogląda, że to ma takie zasięgi, nie? I ja nagrywając taki, no według mnie, no lepszy o wiele content niż jakieś takie kody żenujące, i widziałem, że po prostu te moje filmy, no takich zasięgów praktycznie nie mają. Nie mają nic praktycznie do gadania, mimo że są o wiele lepszymi filmami, o wiele bardziej wartościowymi niż właśnie te kody. No to postanowiłem, że sobie też tak dla przykładu nagram kilka kodów, żeby zobaczyć, jak mi pójdą, jak mi się wybiją. I oczywiście te kody się wybiły o wiele bardziej niż inne odcinki, które nagrywałem. No i chciałem po prostu zacząć nagrywać te kody, no bo wiadomo, dużo nowych widzów przychodzi po prostu na kanał. Oczywiście nie za często, żeby nie było, nie że co chwilę te kody nagrywać, nie wiadomo jak, nie wiadomo na wszystko, wiadomo. Tylko po prostu, żeby nowych widzów do siebie przyciągnąć, no bo inne odcinki no praktycznie nikogo nowego tutaj nie przeprowadzają. Więc no wiecie, dlatego chciałem po prostu nagrywać te kody. Ale ostatnio Supercell, słuchajcie, zaczął usuwać takie treści bez poinformowania, bez dodania do regulaminu niczego. Po prostu zaczął sobie tak, od tak sobie zaczął usuwać treści właśnie związane z clickbaitami, z kodami. No i jak wiecie, no to Kowal się przeliczył, bo właśnie wcześniej mówił tam, że no za kody bana nie dostaniecie na drugim kanale, tam nagrał nawet z tego odcineczek. No i sam zgarnął bana na kanał i nie wiem, czy go w ogóle odbanują i jeszcze na Discorda zniszczony mego ma, także no wiadomo, o co chodzi. No ale no ja też dostałem, słuchajcie, mi usunęli te trzy odcinki z kodów, bo ja właśnie miałem trzy odcinki z kodów na Gale'a, na niego i na Leona. Leona nagrałem pół roku temu, no i właśnie do tego czasu nic nie nagrywałem. I ostatnio nagrałem właśnie dwa odcinki o kodach. I za te właśnie dwa odcinki wrzucili mi ostrzeżenie pierwsze 3 dni temu. Wczoraj wrzucili mi ostrzeżenie drugie na kanał za ten kod na Leona, bo zaraz powiem, o co w ogóle chodzi, bo trzy ostrzeżenia i jest po prostu po kanale. Można tam się odwołać, zaraz powiem, o co chodzi. Czyli tak, generalnie dostałem te pierwsze dwa ostrzeżenia 3 dni temu. No i to było właśnie moje pierwsze ostrzeżenie na kanał. Usunęli mi właśnie dwa filmy. Jakby na każdym filmie było chociaż jedno ostrzeżenie, no to już bym nie miał kanału. Ale na szczęście jest to po prostu w jednym dniu te ostrzeżenia są. No i po tym pierwszym ostrzeżeniu do nich po prostu napisałem, o co chodzi. Dlaczego, kurde, kod mi usunęli, a innym nie usuwają, bo jeszcze wtedy Kowal miał te filmy z kodów. Się zdziwiłem, o co chodzi, kurde, nie? No i odpisali i powiedziałem, czy mogę w ogóle zwrócić, czy mogą mi te filmy, czy ostrzeżenie mogą wycofać. Oni mi napisali, no, że no, mogą wycofać ostrzeżenia, filmy też mogą przywrócić, ale więcej, żebym tego nie nagrywał i będą sprawdzać mój kanał, przypatrzą mu się po prostu, co tam wcześniej nagrywałem, ze względu na to, że właśnie dostałem to ostrzeżenie. No i ja zapomniałem, że wrzuciłem ten kod na Leona pół roku temu, zapomniałem dać go na prywatny i przez to wczoraj dostałem kolejne ostrzeżenia, drugie. Ja generalnie dałem już na prywatny dużo filmów, żeby właśnie nie mogli się przyczepić. No mam nadzieję, że się nie przyczepią, tylko pamiętajcie, że od kogoś innego również mogę dostać ostrzeżenie. No i właśnie generalnie jak wczoraj dostałem te ostrzeżenie, to znowu miałem tam, no kurde, się zdziwiłem, w sensie, no, że innym nie usuwali. Później z ciekawości zajrzałem na kanał po prostu Kowala i właśnie zobaczyłem, że mu tutaj zbanowali kanał. Także no nie tylko mi właśnie te treści usuwają. Ale dlaczego to Supercell robi? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, serio, jakby dużo, praktycznie każdy twórca nagrywał jakiś kod o BS-ie, oczywiście kto nagrywa właśnie tego BS-a.
No ale oczywiście osoby, które clickbaity robią, osoby, które mają współpracę, wiadomo, z Supercellem, no to nie, to osoby mogą tam clickbaity robić, także no... Taka jest ta polityka Supercella, odkąd no, sprzedali tam innemu krajowi, nie pamiętam tego dokładnie komu i tak dalej, ale no, bynajmniej no, zmieniła się ta polityka po prostu tego Brawl Starsa i Supercella. No i mam teraz dwa ostrzeżenia, słuchajcie, no i co o tym mogę powiedzieć? Generalnie no muszę sobie to po prostu wszystko przemyśleć i zrobić sobie jakąś przerwę na kanale od po prostu nagrywania. Nie wiem ile czasu będzie ona trwała. No ale wiadomo, że prawdziwi widzowie na pewno zostaną i dziękuję wam w ogóle po prostu za wszystkie miłe komentarze pod tym ostatnim odcinkiem, bo naprawdę dodaliście mi trochę tej otuchy. No i jeżeli Supercell postanowi wycofać te właśnie ostrzeżenia, jak mi zresztą po prostu powiedział w mailu, że to zrobi i przywróci te filmy, no to wtedy może zbiorę po prostu odwagę na dalsze nagrywanie. Bo teraz wystarczy dostać, wiadomo, tylko jedno ostrzeżenie o prawach autorskich, no i będzie po prostu po kanale, wcale to właśnie nie musi być od Supercella, bo może być od kogoś innego, bo generalnie jakiś po prostu wcześniej, na początku kanału nagrywałem po prostu filmy, gdzie dodawałem piosenki bez patrzenia na po prostu prawa autorskie, no ale nie będę ich po prostu usuwał, bo już niech zostaną, bo i tak na razie nikt się do tego nie przyczepił do tej pory. No a już i tak usunąłem, dałem na prywatnym ponad 50 filmów i to tych naprawdę najlepszych, także no... No już jest i tak lipa straszna, nawet jakby zwrócili mi, wiadomo, te ostrzeżenia by wycofali. Jeżeli ktoś będzie chciał po prostu ze mną pogadać i pograć w tym czasie, no to zapraszam na naszego Discorda, macie linka w opisie i z tej okazji wszystkich po prostu unbanowałem na tym Discordzie, więc uważajcie teraz, żeby nie złamać regulaminu w tym czasie, żeby no, nie stracić kontaktu, więc no, przestrzegajcie tego regulaminu, więc wszyscy mają unbana, możecie wbijać na Discorda, link w opisie. Jakby nie daj Boże, po prostu stałaby się ta najgorsza rzecz, czyli dostałbym te trzecie ostrzeżenie od kogoś, to pamiętajcie, że mam drugi kanał XArtX Mobile i tam bym nagrywał właśnie tego BS-a i dalej bym kontynuował nagrywanie. I jeżeli by po prostu miałbym chęci jeszcze do tego, jak coś, to macie linka w opisie, możecie tam dać suba. Także mam nadzieję, że o mnie nie zapomnicie i że będziecie ze mną. No i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Cześć.